Ci widzowie, zapraszam Was na rewanżowe spotkania półfinałów Ligi Mistrzów. Jak już zapowiedziałem, gram Bayernem Monachium i nagrywam Wam wcześniej różne prognostyki, więc mnie nie hejtujcie. I ten. Myślę, że weźmiemy czarne stroje, żeby nie wyszły. Oczywiście, czemu nie to nie widzą, no deszczowa. Ale my zrobimy bezchmurnie. I to już tak, już wiem, że na pewno nie zagra Vidal, więc stawiłem tutaj za niego Tolisso. A resztę składu jest bez zmian, więc... Rozpoczynamy mecz. Start. Halo, halo, witamy! Dariusz Szpakowski, moim partnerem przy mikrofonie będzie Jacek Laskowski. I obaj bardzo się cieszymy, że możemy komentować dla Państwa to spotkanie. O, to jest sposób. Real Madrid kontra Bayern Monachium. A Messi jest przeciwko swoim brakom. Europejskich może Josef Rodriguez. Tak, tak, proszę Państwa. Nie wiem, jak się nie cieszy. Ale no. Się teraz cieszy. Jak zrobić, żeby się nie cieszyć, nie wiem, wybaczcie. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. W drugiej minucie odnotowujemy pierwszy To jest, zapomnieć, że to jest, wiem, ale nie wiem, jak to zrobić. Rodriguez. Thomas Müller. Ma możliwość dośrodkować. Będzie strzelał? No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają u bramkarza. Mats Hummels. Lewandowski. O, stry. Piłkę przejmą rywale. Kroos. Thiago. Może spróbować szczęścia! James Rodriguez! Tak, bramka! Uda w tarce! Niesamowita reakcja kibiców! Nie wiem, jak się przewagi to powód do uspokojenia gry. Rodriguez. Lewandowski. Może zdecydować się na strzał. Piękne uderzenie Roberta Lewandowskiego. No, pokazał nam teraz, co potrafi. Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. I rzeczywiście zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Szansa na oddanie strzału. Aj, nie mógł gorzej wykończyć tej akcji. O czym on myślał? Koledzy z drużyny długo będą sobie żartować z tej sytuacji. Precyzyjne dobranie głowy. Boateng. Jest okazja do strzału. Tak. Piłka wpada do bramki! Fantastycznie! Świetnie wykorzystał tę sytuację. Bramka obrońcy potwierdza, jak bardzo liczy się umiejętność gry na każdej pozycji. Fantastyczna precyzja. Umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jest 4-0, obrona kompletnie rozmontowana. Zapowiada się w tym meczu na powrót. Rodriguez. Luka Modric. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Może stąd strzela! Robert Lewandowski strzela! Mamy bramkę! Ależ ładnie uderzył na następną piłkę.
Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Złe podanie i strata w środku pola. Brawo, ładnie odebrał. Karim Benzema. Thiago. Dobre, ofensywne wyjście. Fantastyczna forma strzelecka. A ta bramka to już jego trzecie trafienie. Czy na tym poprzestanie? Myślę, że on chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. Patrzy! I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Benzema. Karim Benzema. Robert Lewandowski. Interesująco zapowiada się ta akcja. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ale on się teraz cieszy! Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Franck Ribéry. Rodriguez. Jest groźnie, może strzelać! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Cristiano Ronaldo ponownie dostaje piłkę. Lewandowski. Thiago. Marcelo. Gareth Bale. Thiago. Gareth Bale. Przelobował piłkę do Cristiano Ronaldo. I Boateng wyjaśnia sytuację. Ustawiają piłkę w narożniku boiska. Będą dośrodkowywać w rzut rożnego. Czeka teraz na partnerów. A może uderzać na bramkę. Bramka Real Madrid. Kapitalna akcja. Zobaczmy to jeszcze raz. Fantastyczne rozegranie. Znakomite podanie. Strzel ucieka obrończą i wygrywa pojedynek z bramkami. Z pewnością zawiodło krycie. Obrona nie powinna dopuścić do takiej sytuacji. Uderza. Niebywałe bramko strzelne jest w tym spotkaniu. Uzbiera już 3 trafienia. Jest się z czego cieszyć. To jest jego dzień, to jest wielki moment, to jego trzeci gol w tym spotkaniu. No i chyba zostanie dziś zawodnikiem meczu. Kolejny gol i bardzo jednostronny. Znaczy tak, zmieniamy lewego na Wagnera. Tego pana na Rudego. Liczymy na razie. Trudne spotkanie. Arbiter kończy pierwszą połowę. Niewielu przed tym spotkaniem. W pierwszej połowie jeden zespół. Mamy podwójną zmianę. No, dobra.
Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Sergio Ramos. Luka Modric. Casemiro. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Taka gra obrony to gra na ligi. No, będzie gol! Ale wspaniale! Tuż to bramka! Spójrzmy! Toni Kroos. I brawa dla Bayernu. Ładny przechwyt. Sandro Wagner. No, jest szansa na groźną akcję. Szansa! Tak! Gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Spuściłem gol niespecjalnie, żeby... Złożył się, strzelił i jest gol. Pokazał trenerowi, że ten słusznie zrobił, wprowadzając go na boisko. To był niesamowity pomysł panowania nad piłką. Fantastycznie się urwał obrońca, a później bezbłędnie wykończył akcję. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Będziemy mieli zmianę, zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Rudy. Wybiega na pozycję. Ma trochę wolny. Niestety piłka odbija się od bramkarza i wpada do szatki. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i silna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Jak do tej pory mamy mecz praktycznie do jednej bramki. Thiago. Nie dał rady obrońca. Jest zawodnik na czystej pozycji. Uderzenie. Mistrz dryblingu. Tak ładnie uciekł obrońcą. Jak można zmarnować taką okazję? Tylko on sam wie, jak można było nie wykorzystać tak dogodnej okazji. Na boisku pojawi się dwóch nowych zawodników. Rudy. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Borja Mayoral. Dawid Alaba. Sandro Wagner. Carvajal. Niestety, nie tym razem. Rudy. Dobra okazja do oddania strzału. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać, że tą radość kibiców na trybunach. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. To się próbowało dobić. Jedni są dobrzy w ataku, drudzy słabi w obronie i zapowiada się na pogrom. Sandro Wagner. Piękna interwencja. Ustawiają piłkę w narożniku boiska. Będą dośrodkowywać zrzut rożnego. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Rudy. Varane. Też przydałoby się wymiany. Robin, wejdziesz za to.
Zwycięstwo. A ten. Przesuniemy. Arabę za niego i mi się za niego. Thiago pięknie odebrał we wspaniałym stylu. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Toni Kroos. Gwizdek sędziego, słuszna decyzja. Będzie rzut wolny przeciwko Realowi Madryt. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Rudy. No brawo, świetne wyjście z wodem. I teraz spójrzmy, Real Madryt przy piłce. Lucas Vázquez. Kovacic. Carvajal. Cristiano Ronaldo. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Luka Modric. Kovacic. Borja Mayoral. Wygrany ten pojedynek 1-1. Dobrze się pokazał. Będzie strzelał. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Kimiś. Sędzia liniowy wskazał aut dla Bayernu. Posyła w pole karne. Strzela. Ach, ależ tutaj mało brakowało. Pozostały jeszcze 2 minuty do końcowego gwizdka. Borja Mayoral. Czy piłce Cristiano Ronaldo. Ładne wejście, przejęcie piłki. Luka Modric. Do usłyszenia, ale kontekst jeszcze nie wypowiedział. Do usłyszenia i cześć za chwilę. Cześć!